Witamy Państwa bardzo serdecznie, radni Koalicji Obywatelskiej w Radzie Powiatu w Pile. Jesteśmy po kolejnych sesjach Rady Powiatu. Niestety nadal ze względu na takie, a nie inne decyzje szefostwa PiS, porozumienia samorządowego, odbywają się one w trybie tak zwanym kopertowym, a więc radni nie mają możliwości zadawania pytań w trakcie sesji, uzyskiwania odpowiedzi, przekazywania głosów mieszkańców, tylko jedynie ich aktywność ograniczana jest do zagłosowania. Podzielimy się z Państwem naszymi rozstrzygnięciami w tym względzie. Podczas takich sesji nie można też zadać pytań, stąd nie było możliwości zadania takiego bardzo gorącego w ostatnim czasie pytania panu staroście Eligiuszowi Komarowskiemu o jego zasadność wyjazdu na targi do Las Vegas. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Jako Koalicja Obywatelska poparliśmy prowadzenie zdania publicznego, jakim jest inwestycja dotycząca ulicy Młodych. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili zarządcą tej ulicy jest gmina Piła, która dostała środki przeznaczone na ten cel. Drodzy Państwo, 20 stycznia odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu, podczas której głosowaliśmy za przyjęciem uchwały, która pozwoli przyjąć 4 miliony na modernizację między innymi pracowni endoskopii i pracowni na oddziale okulistyki. Cieszymy się, że te oddziały i te pracownie będą modernizowane. Pozostaje tylko wyrażać nadzieję głęboką, że będzie miał kto pracować nadal w tym pilskim naszym szpitalu. Jako radni Koalicji Obywatelskiej poparliśmy projekt uchwały, wyrażając jednocześnie zgodę na wydłużenie czasu realizacji projektu unijnego dotyczącego aktywizacji osób w wieku 18 do 29 lat pozostających bez pracy. Wspieranie osób bezrobotnych jest dla nas ogromnie ważne. Szanowni Państwo, w dniu 27 stycznia Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem starosty pilskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego powiatu za rok 2021. Mimo okresu pandemicznego Komisja Bezpieczeństwa odbyła tylko jedno i to zdalnie jedno spotkanie, podczas gdy miała wcześniej zaplanowane spotkanie w miesiącu marcu, którego według tutaj wicestarosty nie odbyto, ponieważ trwała pandemia. Jest to bardzo tutaj zastanawiające, że w dobie tak poważnych spraw związanych z stanem epidemicznym Rada, raczej Zarząd Powiatu nie podejmował tej tematyki częściej, żeby informować społeczeństwo, na jakim etapie powiecie znajdujemy się w tej sprawie. Witam serdecznie Państwa. Na sesji w dniu 27 stycznia bieżącego roku przeprowadzonej korespondencyjnie po raz kolejny opowiedzieliśmy się jako radni Koalicji Obywatelskiej między innymi za powierzeniem gminie Wyżysk obowiązków polegających na zarządzaniu publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Wyżyska i wsi Osiek. Zarządzanie jest w zakresie letniego utrzymania czystości na chodnikach, rowach, jezdni i poboczach, koszenie terenów zieleni oraz pielęgnacji krzewów w granicach pasa drogowego, odśnieżania, zwalczania śliskości na chodnikach i parkingach, usuwania z chodników i parkingów materiałów po zimie. Jest to już drugie porozumienie zawarte w tym temacie. Pierwsze to było w roku 2021. Przejęcie tych zadań oczywiście odbywa się odpłatnie na zasadach określonych w porozumieniu między powiatem pilskim a gminami. Podjęcie tej uchwały jest korzystne dla obu jednostek, gdyż włodarz gminy najlepiej widzi, jakie i kiedy należy podjąć działania na tych drogach zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Dziękujemy Państwu bardzo i do zobaczenia.